Dzień dobry, witam Państwa. Proszę Państwa, wiadomości covidowe. Ostatnio mówiłem, że jest 1824 osoby na terenie powiatu chorych i na kwarantannie. Dziś to jest, na rano dzisiaj, 2291 osób chorych i na kwarantannie. W naszej gminie na dziś mamy 18 osób chorych i 24 osoby na kwarantannie. Ale te 18, możemy powiedzieć, tydzień temu też było 18. Tak, tylko wczoraj było 12, parę dni temu było 14, potem było 18, potem znowu było 12 i ta liczba cały czas, możemy powiedzieć, faluje. Dochodzi na razie tylko do 18 albo aż do 18. Z tego co wiem, kilka osób też oczekuje na wyniki. Część osób zdrowieje i dzięki Bogu. Chciałem Państwu powiedzieć, że zaczynają chorować też ludzie młodsi. To już nie jest tylko choroba ludzi starszych. I ci ludzie młodsi też dosyć często źle znoszą tą chorobę. Więc myślę, że jest to taka zachęta, żebyśmy się chcieli zaszczepić. Ale ten czas szczepień u nas jednak jest jeszcze powolny. Liczę na to, że zgodnie z zapowiedzią Pana Ministra Dworczyka i Pana Ministra Zdrowia szczepienia wzrosną i zabezpieczymy się w jakimś stopniu. Jak Państwo już wiecie, zamknięto województwo pomorskie, czyli zwiększono tam obostrzenia, czyli mamy dwa województwa już o dużych obostrzeniach. Powiat kłodzki jest powiatem też na czerwono, jedynym powiatem na Dolnym Śląsku, który jest w bardzo trudnej sytuacji. Mamy trzy szpitale covidowe. W każdym są decyzją wojewody zwiększane miejsca. I w naszym szpitalu w Bystrzycy liczba miejsc z 20 ma wzrosnąć do 40. Być może będą zamykane jakieś oddziały w innych szpitalach, żeby mieć miejsca covidowskie. Ja nie chcę Państwa straszyć, informuję tylko o faktach. I chciałbym, żebyśmy się stosowali do obostrzeń, które są. Chciałbym, żebyśmy uważali na siebie. To tyle, jeśli chodzi o sprawy covidowskie. Chciałem też Państwu powiedzieć, że już informowaliśmy za pomocą aplikacji i informatora, że zbliża się spis powszechny i chciałbym, żebyśmy się do tego spisu przygotowali. Spis zaczyna się od 1 kwietnia. Najprostszą czynnością, którą można byłoby wykonać, to jest samospis, czyli za pomocą odpowiedniej aplikacji można dokonać samospisu. Druga rzecz to jest telefon od rachmistrza. Trzecie to jest spotkanie z rachmistrzem, czego nie zalecam i zaoszczędzi to Państwu i rachmistrzowi raz bezpośredniego kontaktu, a dwa zbędnej fatygi. No i na czwartym miejscu jeszcze jest telefon ode mnie, jak ktoś nie będzie się chciał spisać, no to jeszcze moim obowiązkiem jest dowiedzieć się dlaczego. Też muszę z tego spisu się rozliczyć. Także bardzo bym prosił, żebyście Państwo podeszli do spisu powszechnego bardzo poważnie. No i proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W poniedziałek obchodzimy Dzień Kobiet. Uważam, że Dzień Kobiet jest tak naprawdę przez 365 dni i zawsze powinniśmy dla kobiet mieć dużą estymę i szacunek, ale w tym dniu, 8 marca, chciałbym przyłączyć się do wszystkich życzeń, które zostaną złożone paniom i chciałbym, żeby ten jeden dzień był przykładem dla wszystkich dni. Niech zawsze będzie Dzień Kobiet. Dziękuję bardzo.